Tutaj mamy ciąg dalszy miasteczka Meersburg. Tu co rusz fontanienki są z pitną wodą. I tutaj dalej schodzi się na dół, bo chcemy zejść do przystani na stateczek. O, beczki z piwem. Tak. O, patrzcie. Tu jest zamek. Tam jest panorama na całe jezioro Bodensee. O, tu można sobie kupić różne upominki, usiąść, wypić kawkę. Elegancko. Jejku, pieseczek się patrzył na mnie. No, coś wspaniałego. No, uwielbiam takie klimaciki. Myślę, że wy też lubicie, że wam się też podoba. No. A tu można coś zjeść. O, azjatycka kuchnia, proszę bardzo. Ceny macie tu. O. A tutaj. O. Tak jak wszędzie. Prawda? Tu zobaczcie, jakie smoki na bramce, ha, ha, ha. Oczywiście beczka piwa. Niemcy uwielbiają pić, czy nawet i żłopać piwo. No. Tutaj coś tutaj odnawiają, elewację tego budyneczku. Tutaj też żarciucho. Tu restauracyjka. No i... spójrzcie, mamy już znowu jezioro Bodensee. No, przyjechać tutaj na jakieś wczasy, no to jest naprawdę co robić, bo tutaj kursują te różne stateczki w różne miejsca. No, kto ma kasę, nic tylko podróżować i korzystać z życia. No, kto pracuje, to chyba jakąś kasę ma, prawda? Stamtąd przyszliśmy, tutaj kawałeczek tego zameczku. No, a tutaj motorami przyjeżdżają sobie turyści. Jest ten port. I tutaj szukamy portu. Zobacz, jak płynie ten statek. Tutaj mamy tą całą mapę. O, widzicie tą miejscowość. Meersburg. Spójrzcie. Same kafejki. O, pod drzewami jest cień. No coś po prostu pięknego. No nie ma o czym mówić w ogóle. Coś pięknego. Jezioro Bodensee.